Cześć, jestem Remik. Od 20 lat jeżdżę w Ameryce ciężarówką. To, co widzicie za mną, to jest mój sprzęt. Dzisiaj opowiem Wam, jak wygląda praca kierowcy ciężarówki w Ameryce. Zapraszam. Żeby było jeszcze ciekawiej, opowiadając o mojej pracy, pokażę Wam największą atrakcję dzisiejszą. To jest Nancy, która też jeździ ciężarówką. Ona będzie jeździć, my będziemy opowiadać z Robertem. Pokażę Wam, jak się pracuje troszeczkę. Poznaliśmy się w Ameryce. Od 5 lat jesteśmy razem. Cześć, jestem Nancy. How are you? I came to the United States on 1999. My father made papers for me, green card. When I turned 18 years old, I got my citizenship of America. So, I'm legal. Zanim opowiem Wam, jak zacząłem w Ameryce i o zarobkach, pokażę Wam, czym jeżdżę. Ta ciężarówka ma tylko albo aż 500 koni, ale tutaj są inne przełożenia i inne mosty. Tutaj nie potrzeba więcej, bo tak naprawdę w Europie mówią, że ma 700 czy tam 780. To jest niepotrzebne, ponieważ tutaj jak jest właśnie też transmisja, czyli skrzynia, jak jest wszystko dobrze skomponowane, to z mostami, to naprawdę nie potrzeba więcej, bo my, i tak ta ciężarówka może jechać 120-130 km na godzinę. 12 biegów, ale jest automatyk. Zauważyłeś, że silnik jest z przodu. Nie tak jak pod europejskimi pod spodem, nie? 12 chyba 7 pojemności. Wszystko co potrzeba, zobacz. Tutaj masz filtr paliwa. Jak się zapycha, możesz mu tutaj spuścić, uratować, żeby dojechać na bazę. To jest legalne? W Ameryce jest legalne, tak, jak najbardziej. W Polsce wiem, że nie, ale trzeba uważać, bo jak masz zamkniętą maskę i myjesz szybę, to możesz się ukłuć, nie? Trzeba się spiąć, tak. Nie ma fotela, ponieważ więcej miejsca potrzebuję na moje sprzęty. Tutaj jest łóżko. Tu jest drugie łóżko, na którym mam storage. Tutaj są półki, lodówka, mikrofalówka. Wszystko widać. Tutaj się siedzi, się jedzie, tu jest szafa. Tutaj dalej też są półki. To jest 2022, czyli roczna. Teraz w styczniu, to będzie 2 lata, co nią jeżdżę, Nancy'a też. Już jest 275 tysięcy mil. Czyli 400 ponad tysięcy kilometrów. Rocznie robi się tak średnio na elektroniczny logbook. 150 tysięcy mil to jest tak średnio. Wow. Na papierowym notebooku robią po 170-80. Są tacy też tu 200 tysięcy mil rocznie. Także to nie są przelewki, no w porównaniu do Europy. I tak naprawdę taki silnik to ten milion powinien wytrzymać, jak się o niego dba. Milion mil, później się robi to do nas, jak się mówi, overhaula, czyli generalnie remont silnika. Także mówię, ja tutaj ćwiczę, mam pod łóżkiem moje push-upsy, na tym ćwiczę. Także tutaj w takiej ciężarówce ja mogę przeżyć spokojnie, ale w takiej europejskiej już się nie daje, bo tak jak widzisz, tutaj się kończy, gdzie się zaczyna moje łóżko, europejska ciężarówka. Także wiesz, no nie chcę powiedzieć, żebym się narobił klaustrofobii czy coś, ale bym się nie umiał zorganizować. Już bym, jak byłem w Polsce, zobaczyłem to, nawet nie chciałem siąść. Po prostu gdzieś tam można sobie telewizor pomieścić, ten syta ma telewizor, to już było tak normalnie, oryginalnie. Co najbardziej lubisz w swojej ciężarówce? Co jest taką największą zaletą tej ciężarówki? Co lubię? Przestrzeń przede wszystkim, że jest lodówka, że jest, wiesz, to co w domku. My zabieramy sobie jedzenie w pojemnikach na cały tydzień, bo pytają mnie, żebym pokazał, jak je gotuję. Bo wiesz, w Europie 2-3 tygodnie wyjeżdżają w trasę, gotują, sobie gotują na te takie buty, to ty też masz. My nie gotujemy, ani w środku, ani na zewnątrz. Mamy w pojemniczkach, do mikrofalówki. To jest normalny fotel, ponadstakowy, w sensie zwykły, bo większość nie ma tego siłownika regulacji. To jest tylko na powietrze, góra-dół mają. I chodzi. A jak ja teraz robię, to sobie ustawiasz, czy on ma być, widzisz, teraz się nie pompuje, teraz troszeczkę mniej, a teraz jest taki mięciutki, wiesz, i sobie jedziesz i zobacz. Po prostu mięciutko, jak kołderka, kaciuszka i poduszka, nie? To jest oczywiście klakson powietrzny. Co to robimy? Żałek. Jesteś wielkim patriotą, co? Znaczy, widać wiek. To na każdym kroku. No, jak widać, jak mam tylko 1,70 m wzrostu, no. Różnica największa to jest taka, że za drzwiami jest tutaj łóżko i tyle. Tutaj masz drugie tyle. Następna sprawa. Masz dwie osie napędowe. Czyli możesz je zablokować razem w zimę. Zobacz na te opony. Jaki tu jest bieżnik, nie? I są bliźniaki. Tak naprawdę ci jedna szczeli, na drugiej dojedziesz, nie? Rozumiesz? Tutaj to, te cztery, osiem kół, mechanizm różnicowy blokujesz tak jak w traktorze. Czyli rozumiesz, gdzieś się zakopiesz w zimę czy coś, to jedziesz jak ciągnie. Jak są obciążone, to jedziesz jak ciągnie. W Europie masz jedną oś, a w naczepie masz trzy. Czyli ładunek na naczepie jest, 2/3 jest na naczepie, 1/3 jest tutaj i w zimę jackknife'a, czyli scyzoryk, robi. Największa różnica może być też dla kogoś w zarobkach, ponieważ tutaj można zarobić 10 tysięcy dolarów, w Polsce 10 tysięcy złotych. W rok czasu mogę zarobić na tej Rexa.
To jest chyba największy argument, taka siła przebicia, jeśli chodzi o pieniądze. Na co dzień jeżdżę TRX-em. Pytałeś mnie, skąd pomysł na TRX-a, co nie? To jest mój sąsiad właśnie, samochodziarz. On mnie zainspirował, żeby kupić, kupił pierwszy, dał się przejechać, no i... Dokładnie, to już później tak, to już później pociągnęło. Tak, jak długo masz kasz? 23 lata. Wow! Czyli dłużej niż w Polsce praktycznie. No, dokładnie. Jeśli chodzi o najmocniejsze auto, jakie w życiu miałem, to tak, to jest Rambo, on ma 702 konie. Jak otworzymy maskę, to tutaj jest TRX, ale jak zdejmiemy ten cover, no to co jest? No to jest dinozaur, nie? Piklimat jest, oczywiście to jest polski akcent najważniejszy. Nancytka! To jest moja żona, Black Panther. Wow! How come here, please? Okay. So we gonna race a little bit? Yes. You think? Yes. Get it. Which one you choose? Mine. Okay, so I can choose this one. Sorry. Bye! Would you win the race? For sure. Hello! Wish you good luck. Close garage, baby! Widziałeś moją gorącą czekoladę? Znalazła mnie w pracy 1000 mil od Chicago w Rhode Island. To jest taki najmniejszy stan w Ameryce. To spotkaliśmy się raz, drugi, trzeci. No i powiedziałem jej, że no, tak często się spotykamy. Potrzebuję mój numer telefonu. A ja jej wpadłem w oko, że tak powiem, od razu. Także później wpadłem jak śliwka w kompot. Rozumiesz? No to ci mogę dużo powiedzieć. Ja mam dwóch synów, dwie żony już miałem, ona jest trzecia. Także dwa rozwody i tak dalej. Tylko, że to jest dziewczyna z Dominikany, która jest wychowana w innym świecie, inny stan świadomości. Tam jej ojciec ma 56 lat, 58, przepraszam. Teraz ma żonę 24-letnią i ma z nią dziecko. A w ogóle dzieci to ma z 18. Także... tak, Kasanowa. Kasanowa. 18 dzieci? Tak, Kasanowa Barów Mlecznych, jak go nazywam. I pojechałem tam pierwszy raz, żeby poznać. Zobaczyłem jej kulturę i zobaczyłem dziewczynę z dżungli, dosłownie w przenośni, tak jakby dziewczyna ze wsi w Polsce. Czekamy na czerwone światło, zielone! Dobra jest! Dobra jest! Przegraliśmy! Poszła jak przecinak, Kuba. Yeah, Whitney Houston! We can go back! Yeah! Nie mów tylko, że trzyma kasę, bo po prostu zawstydzisz mnie na całej ligi w Polsce po prostu. Kacz, give me the money! You're earning the same money. So I make more than him. Really? Yes. Baby, but you're the head of this house. Yes. Is it dangerous to drive in America as a woman? It depends where you stay for the night. Praca kierowcy ciężarówki, czy to jest w Europie, czy to jest w Ameryce, polega na tym, że trzeba być silny psychicznie. Trzeba polubić tą pracę, później pokochać. Tak naprawdę, jeśli ktoś ma problem ze swoimi emocjami i jeszcze w weekend chce się, wiesz, szprycować alkoholem, to później na drodze sobie nie daje sam do sobą rady. Są problemy rodzinne, rozłąka z rodziną, w sensie z dziećmi, z żoną. Niektórzy idą na ciężarówki po to, żeby zarobić pieniądze. Dobra, zarobisz 2-3 lata i schudź z tego, jeśli to nie jest dla ciebie. Jeśli ciebie wszystko denerwuje, że gdzieś czekasz na ładunek. Ja nie mam tego problemu, pracuję na dniówkę. Czy się stoi, czy się leży, 400 się należy, więc jest tak samo. Dlatego to jest już bardzo dobrze, że nie pracujesz na mile, że coś, czy opona ci strzeli, czy ciężarówką się popsuje, to ja i tak dalej. Ja kiedyś stałem 2-3 dni w jednym miejscu i szef mi ten Jarek zapłacił 3 dniówki, a ja aż mi było głupio. Ja mówię, ale ja nic nie zrobiłem, no ale ty pracujesz na dniówkę. Także to jest właśnie to, że pracować na dniówkę jest super. Mentalność pracodawców jest zupełnie inna niż w Polsce. Nie ma czegoś takiego, że my tutaj mówimy, że to jest jakiś tam dziad i tak dalej. Płacą co tydzień. Przepracujesz tydzień, nie podoba ci się, idziesz gdzieś indziej. A w Polsce musisz pracować miesiąc, ktoś ci nie wypłaci i tu już są nerwy niepotrzebne, ponieważ po tygodniu już ty widzisz, czy ta firma oszczędza pieniądze na wszystkim, czy tak naprawdę nie oszczędza. Czy ty widzisz, na jakich oponach jeździsz, jaki jest sprzęt. Przecież to się można bardzo szybko zorientować, jeśli ktoś tego zostawia to, żeby to, a może będzie lepiej, albo to są jego decyzje. W Ameryce wszyscy pracodawcy płacą tygodniowo. W Polsce jest to miesięczne. Nie umiem się do tego już przyzwyczaić, nawet bym nie chciał, ponieważ jeśli masz rachunki swoje, to co tydzień masz przypływ gotówki. Stawki za mile jako właściciel ciężarówki są zróżnicowane, ponieważ my jeździmy z venami, czyli izotermą. Reefer, czyli lodówki, już są troszeczkę większe, a największe są za flatby, czyli te płaskie przyczepy, co ładunki takie przewodzisz. To może być nawet 3 dolary, 3,5 za milę. Najmniej za dolara. Jeżdżąc owner operator, za dolara nic nie zarabiasz. Nawet nie wychodzisz na zero. Po paliwie, po opłatach ciężarówki, czyli oleju, opony, maintenance, tak? Nie zarabiasz nic. Także musisz jechać chociaż jako sam, jak jesteś tym kierowcą ciężarówki,
za 2 dolary za milę, żeby coś ci zostawało. 3, no to jeszcze lepiej. Także jak kiedyś tam ktoś powiedział, zapytał, po ilu się zda ta ciężarówka, to zależy, ile mi zrobisz i za jaką stawkę jeździsz. Paliwo jest dużo tańsze niż w Polsce. Tutaj jest taka kuchnia, tam jest warsztat. To są takie pokoje, także jak ktoś może tutaj mieszkać, może się tu wprowadzić. Tak, bo są, oni mają pokoje. Także jak jakiś kierowca, co jest jeszcze 3 miesiące, przyjeżdża na pół roku, to ja się z nim dogaduję, tam ma pokoje. Przedstawiam Ci tego tutaj człowieka, z którego pracuję, widzisz, jak się pochwala, może jakąś premię da, nie wiem. Jak wyglądają tu sprawy podatków od strony takiego właściciela firmy, którym jesteś? Dosyć łatwa sprawa, to znaczy oczywiście mamy księgowego, który to prowadzi z miesiąca na miesiąc, czy tam z tygodnia na tydzień, no i na koniec roku jest jedno duże rozliczenie firmy, które tam, powiedzmy, spotkanie z księgowym trwa około godziny, no i jest wszystko. Prawo jazdy z Europy jak najbardziej pomaga, tylko trzeba mieć wszystko udokumentowane, trzeba mieć papiery na to, że jednak jeździło, to pomaga naprawdę dużo. Jednak się przeskakuje w tej hierarchii tych pracowników potrzebnych tutaj. A po przyjeździe oczywiście, pierwszy krok to jest zrobienie tutaj prawa jazdy na miejscu. I to w zależności od każdego stanu indywidualnie, czas jest różny, jak długo schodzi. W Illinois, jeżeli dobrze teraz pamiętam, to jest okres około 2 miesięcy. Tak około tego zajmuje zrobić, jeżeli dobrze się orientuję. Kiedyś to było dosyć szybsze, miesiąc czasu, 4 tygodnie można było szybko zrobić. Teraz to wydłużyli o drugie tyle. Transport w Ameryce różni się tym od tego w Polsce czy w Europie, nie wiem jak w Europie wygląda, że jest mniej stabilny. Ona tak działa. W tym momencie jesteśmy tu na dole, więc ta opłacalność jest praktycznie minimalna albo z żadnej opłacalności nie ma. A przyjedziesz następnego roku, może być dużo lepiej. Także na przestrzeni paru lat wygląda to dosyć stabilnie, a możesz się bardzo szybko zrazić, jak trafisz w zły czas. Jeżeli kierowca jeździ około 5-6 dni, spędza na drodze w tygodniu, to ja myślę, że to jest, mówimy tu brutto, około 100 do 110 tysięcy na rok. To jest kierowca. Dolarów, tak. Tutaj jesteśmy w pracy teraz, właśnie widzicie warsztat po polsku mówiąc. Tam jest głównodowodzący mojego szefa tata, tata wszystkich wilków, czyli taki przywódca. No myśmy zaczęli jeździć na sprinterach najpierw, ale to był 2006, ja zacząłem, później Jarek zaczął później Troka i no i dalej poszło. Jeden trok, drugi, trzeci, czwarty, później jakiś tam Moerhas, nie ten, inny, a później przyszli tutaj, no i tutaj już jest za mały, bo zobaczysz później, ile jest przyczep, ile jest ciężarówek. To tutaj parkują naczepy, ciężarówek nie ma, bo są w trasie. Oczywiście, jakbyśmy przyjechali tutaj w niedzielę, to by było tutaj pełno ciężarówek, tutaj jeszcze w środku. A oni mają 24 ciężarówki, czy tam 26, a przyczep mają 60, bo u nas jest drop and hook, czyli zmieniają po firmach, żeby kierowcy nie czekali na rozładunek, załadunek. Teraz przechodzimy do Nancy, ona wam opowie o tej pracy. Pojedziemy podpiąć naczepę. Zapraszam. Niesamowite. Welcome to my moment. Niesamowite. Ja muszę wtrącić, że tak drobna, filigranowa, piękna kobieta jest kierowcą ciężarówki, ciężka praca chyba. Zobaczysz, jak jeździ, zobaczysz, lepiej ode mnie. Zapraszam. Cześć! Tak jak widzisz, wszystko to samo. To nie jest tachograf, to jest program na tablecie, który się loguje, no musi się, tak powiem, zupdate'ować. Ona ma swój login, password. Z logbookiem nie jest tak jak z tachografem, ponieważ nie da się oszukiwać, nie można przypiąć tutaj magnesu gdzieś tam na skrzynie czy coś, bo ponieważ to jest program, aplikacja na tablecie, także to liczy, jest sprzężone z silnikiem. To są statusy, które można użyć gotowe, ale można to wpisać samemu. Even woman does this, this is a man's job. You know, so it's not as easy for woman because we are not strong as men. But once you get to it, it's easy. You know, you just gotta keep doing it and get used to it and you should be good. Jedziemy podpiąć naczepę. So now I'm gonna hook up to trailer. Pójdzie na zewnątrz, sama to podepnie, nie będę jej pomagał. Use gloves. Always. Yeah. To są, jedno jest w hamulce, drugie do zawieszenia. Always make sure you are. Czy siodło zapięte? I go in, check and get out. Raise your landing gear. Ona zdała prawo jazdy na manualnej skrzyni, także ona wie, jak zmieniać manualną. Także to nie jest takie, wiecie, że tylko, bo jak w Ameryce zdasz prawo jazdy na automatyk, to masz restrykcję prawo jazdy i nie możesz manualnym jeździć, a ona zdała na manualnej skrzyni. 1,60 m wzrostu, 120 funtów wagi, jeździ ciężarówką, co ma 80 tysięcy funtów całego total, także widzicie, wygląda sobie dobrze. 7-8 lat już jeździ, nie tyje,
Jest szczęśliwa. Tensytka, you are happy because can't I'm your husband. Can't touch me. What's the music? I just gotta do my work. You know, like any other man in the company. Because I'm the only female driver at J-Wolf Services. Teraz Tensytka będzie cofać. Wystawiła sobie głowę przez okno. Jest taka cool. Nie ma problemu. You can do it, you can do it. You see? Really easy. The hardest is backing up. Tensytka mówi, że jeździła pierwszy rok, nie umiała cofać. Na trackstopach właśnie cofała tam, gdzie jest 10 wolnych miejsc, żeby nikogo nie uszkodzić. Ale po roku powiedziała, że hej, weź się za siebie, naucz się cofać, prawda? No bo to, że zrobisz prawo jazdy, to nie znaczy, że umiesz jeździć. Jakie są największe wady tej pracy? Oj, a ja bym poprosił o drugi zestaw pytań, ponieważ ja kocham tą pracę i nie lubię, ale kocham. I ja na drodze mogę żyć rok, dwa. Tej pracy jest coś takiego, że albo ją pokochasz, albo ją zostawisz. Każdy do tego momentu dochodzi, czy jest świadomy tego, czy też nie. Rozumiesz? A w moim wypadku, patrz, stoi tutaj taka ładna kobieta. Moja druga połówka też jeździ, więc ktoś jak ma troszeczkę szczęścia więcej albo mniej, i jak znajdzie sobie taką drugą połówkę, która też jeździ, no to już wiesz, myślałem, że będę jeździł do 71 roku życia. Poznałem pana Amerykanina, który ma 76 lat i dalej jeździ, także wiesz, skala się podwyższyła. Siadaj, Robert. Cisnąć. Bardzo dobrze. Przyjedziesz, będziesz jeździł na ciężarówkach. Dobra, i znowu do tyłu. Ile to się zarabia na ciężarówce? 10 tysięcy dolarów, to wiem, że ciebie za mało. Pierwszy raz jeżdżę, naprawdę. Wprowadzimy go do środka. Moim zdaniem łatwiej, lepiej, przyjemniej i wygodniej jeździ się w Ameryce, ale dużo ludzi w Polsce uważa, że w Ameryce to jest kołchoz. Ja uważam, że tu jest więcej truckstopów. Na truckstopie sam jeździłeś po Ameryce, to wiesz, że można wziąć shower. Są takie miejsca, gdzie można odpocząć. Są restauracje. Wszystko jest takie łatwiej dostępne. Są większe, drogi. Ja uważam, że w Europie, gdybym miał wrócić, już bym nie, w tym zawodzie nie pracował. Już nie po Ameryce. Ludzie myślą, że są lepsze sprzęty, że tam Scania najlepszą, albo V8 silnik. To jest zupełnie niepotrzebne. Ja uważam, że mógłbym jeździć takim starym klasykiem, w którym się jak najmniej coś psuje. Oczywiście zadbanym. I wtedy wiesz, to jakby był onerem, ale jeżdżę takim, no bo tak naprawdę się nie martwi o naprawie. Dziękuję bardzo za oglądanie, że zostaliście do końca. Jarku, dziękuję za udostępnienie sprzętu. Cześć! Dziękuję.